Cześć, witajcie! Z tej strony Rolnik z Hollywood. I jesteśmy co? Dzisiaj jesteśmy przy wapnie, mocno zmoczonym białym wapnie, gdzie już by przez zwykły rozrzutnik byłby problem to rozsiać, to wapno. Były prace inne, nie zdążyliśmy tego porozsiewać, bo trzeba było oddać tego berdala. No i dzisiaj wykorzystamy ten moment tym rozrzutnikiem do Bergmanem, którym można rozsiewać wapno. I co? I jest tu i ładowarka, i John Deere'em chciałem zobaczyć, czy ta wysokość jest odpowiednia do zwykłego tura. Nie ma problemu. Załadowałem jeden zestaw. Tyle, że chyba za dużo załadowałem, to z tego to może mieć problem Adrian z uciągiem, bo chce jechać akurat na poranym, to chyba będzie problem z tym, to się okaże. Jak nie, to wysypie gdzie indziej i będzie ładowane po pół rozrzutnika. Co w tym rozrzutniku jest, co go odrębnia, odróżnia od konkurencyjnej firmy, którą widzieliście u nas, poprzedni rozrzutnik, tam były wałki pionowe. Tam nie było prawa, żeby coś się miało zapchać, to było plusem. Wyrzucił nawet trelinkę, bo przy oraniu widziałem, musiałem ją zebrać z pola. No i druga sprawa, obornik, tam też była ograniczona szerokość, bodajże do 12 chyba metrów. Tutaj przy tym rozrzutniku sobie pan Andrzej z firmy Bergman instruował. Jest możliwość rozrzucenia obornika do 24 metrów. Tylko ten ciągnik jest po prostu za słaby, bo wtedy duża masa jest pchana i te talerze rozrzucają. A dlaczego rozrzucają tak szeroko? Bo wałki tu są poziome, dwa, klapa jest zamknięta, nam na klapie jest gruba guma, rozdrabiany jest materiał, spada na te dwa potężne talerze i te talerze rozsiewają. Materiał. Rozsiewają. I dlatego do wapna podejrzewam, że on lepiej zda egzamin jak konkurencyjnej firmy. Będzie można przymknąć, mniejszy materiał rzucić, bo ten materiał będzie spadał na talerze bezpośrednio, które rozrzucą wapno idealnie i będzie można zastosować mniejsze szerokości, nie? Mniejsze szerokości. Chodzi o to, żeby nie przekroczyć 4 ton na hektar, tak, nie? Tak. Bo nie ma potrzeby, żeby więcej rozsiewać akurat tutaj na powtórku, gdzie powtarzamy pola z wapnowaniem, nie? No, tam u Adriana to akurat na tym pierwszym polu, co była konkurencyjnej firmy, no, dlatego to tam można było te 6 ton rozsiać, bo to pierwszy raz tam szło wapno, bo poprzedni oni po prostu żyłowali te pole do końca, bo wiedzieli, że będzie już je one oddane, nie? Także oni nie stosowali już tam długo, długo wapna. Także macie u nas na kanale, macie u Adriana na kanale, macie taką możliwość zobaczenia czegoś jednego, drugiego, porównania, później cenowo. Tutaj przedstawiciel mówi, że to jest Mercedes w klasie rozrzutników. Nie wiem, ja się nie znam na tych rozrzutnikach. Tamten był pierwszy, to byłem też nim zafascynowany. No ale ja myślę, że tamten to jest też Volkswagen jakiś tam przynajmniej, nie? No, chyba jak tak. Już nie Mercedes, nie? No nie będziemy tutaj przecież krytykować. Tam jest inne rozwiązanie systemu rozrzucania. Tu jest inne rozwiązanie. Tandem jest podobny, oś skrętna jest podobna. Gabarytowo jest mniejszy rozrzutnik, co niepotrzebny, nie musi mieć tych klap tam nad belką, nadstawek. Tak, ale ścianą. Nadstawki są możliwe do dołożenia. Możliwe, no tak jest. Do ładowarki. Hydrauliczne i otwierane. A i otwierane, czyli jest. Opcji jest dużo. Tutaj chyba są 3 lub 4 opcje, tak. Nadstawek. Słyszałem, że nawet waga jest, można tak materiał. Znając jego gęstość, znając jego wagę, można zaaplikować dokładnie tyle, ile się chce na hektar. Dokładnie. Prawda? Tutaj ustawili przy tej mocy ciągnika, wiem, że ustawili szerokość maksymalnie tylko 15 metrów, bo
już uciąg ciągnika i moc spadała. Jedziemy wolniej, ale rzucamy na 20 metrów jednak. A jednak tak? Jednak 20 Aha. metrów. Jedziemy bieg niżej, Aha. ale... A bo na początku tam było 15. Tak jest, ale później Adrian zmienił na 20 metrów. A to, no widzisz, no to 20 metrów. I ta, to fajna sprawa teraz powiązana jest to z nawigacją. Idealnie nie ma narzutów. Idealnie to wygląda, tam było chyba, nagrywałeś, pokazane. Tak jest. Jak ładnie. Ja pojadę jeszcze talerzować, to Adrian mi dał kamerę, to pokażę, jak ten materiał wygląda, jak to po talerzówce wygląda. To osobno nagram tam jakiegoś vloga. Oczywiście nie będę chyba tam. Piesek ze mną chodzi, nie? Hula! Hulotka też Biegnie. Jest, tak? Ona tylko czeka, żeby ze mną jechać, nie? Tak, pojedziemy zaraz. Tutaj się dzieje, zobaczcie. I Rolnik z Hollywood ładuje, i Adrian ładowarką. Akcja na całego wapno u Jokerów. Zamknij krokodyla! I tak to wygląda. Dwie maszyny ładują, jedna wozi. Łyżki mają podobne, nawet można je zamienić, żaden problem, bo jest euroramka. No fajnie, robota skończona, akurat włożenie wapna i białego i tego siwego jest zakończone pozytywnie, można... Co mogę powiedzieć? No sprzęt fajnie się sprawuje. Tutaj akurat do łyżkę można by było zmienić, nie? Bo można było zamienić, bo jest na euro zaczep, to można by było wziąć łyżkę z małego Johna, nie? Ale tam jeszcze jest łyżka objętościówka, no ale szkoda by było, żebyście ją połamali albo by się wywrócił, nie? Dokładnie, ale Adrian później zamykał tego krokodyla, Aha. nabierał czubate łyżki. A, jak ładnie ten szło? A, no tak, bo ja pojechałem talerzować, tak. Nic pojechałem... się nie wysypywało, bardzo Aha, ładnie później to też... szło. Super sprawa. No, bo myślałem, że ona i tak jest głęboka, bo przecież ma te boki przykręcane, to 2,30 szeroka. Kieł z boku bardzo ładnie przytrzymywał ten materiał, no super sprawa. Czyli ta łyżko krokodyl się nadał nawet i do wapna. Tak jest. Tylko, że to wapno było mokre. Mokre. Przedeszczowane. Tak dlatego. Jest. Bo tak to by pewnie to tak, by się usypywało. Osypywało. No bo to my nie zdążyliśmy go rozsypać do końca. Tam już kolega zabierał tego bredala. Więc zostało, nie przykryliśmy je, a pompowało wtedy te deszcze przed siewami rzepaku, jak się męczyliśmy tam, widać było po tych obornikach, nie? Ale byliście właśnie do końca, żeby walczyć z wapnem, a ja pojechałem tam stależować to wczoraj, co jeszcze po nocy rozrzucaliście obornik, nie? Przytależować go ładnie, tam też vloga nagrałem. Jak wygląda po talerzówce, jak to wszystko, jak to jest rozdrobione, także będzie też u Adriana ten film pokazany, tak jak jest. Wygląda ten mechanizm rozrzucenia po obornika po tym Bergmanie. A jak nie? tam pryzma, po pryzmie wyglądało to miejsce, bo już ciemno było i mało nie, co było widać. Dobrze. Że dwa razy przetalałem, pierw poprzek, a później normalnie na wzdłuż, elegancko. Duże kolejne były tam, dosyć pozagarniane, ale... Pozagarnialiście elegancko. Ta talerzówka to jest super sprawa, ona robi robotę, już tam też ją troszkę omówiłem, no to są lepsze talerzówki jak te właśnie te X-y, czy te zwykłe talerzówki, nie? No coś, chcesz coś taniego, no to kupujesz tanie. To jest droższe, no ale efektywniejsze. Tak samo jest z tym rozrzutnikiem, nie? Tak no, jest. Chcesz kupić polskiego producenta? No są. Jest tam pełno. Dokładnie. Nie? Ale chcesz, jak to mówi Andrzej, kupić Mercedesa? No to
prospektów ci naśle, mówi i powie, to jest Mercedes. Każdy coś nie? dla siebie zawsze a znajdzie. A chcesz Volkswagena, to też był niebieski u nas przetestowany. No pewnie. Dobrze to porównuje? Myślę, że tak. No, chyba nie powinna się konkurencyjna firma obrazić, bo to przecież Volkswagen też pewnie. Jest z wysokiej. Każdy ma swoje jakieś tam mechanizmy. Nie, mówię, nie porównałem do tego FSO, nie? bo nie ma FSO, nie? Tak jest.